40 lat na scenie, 10 lat naszej znajomości, Muniek Staszczyk. Cześć. W sumie kolega z Częstochowy. Cześć Muniek. Cześć. Dobrze Cię widzieć. Jak tam po koncercie na 40-lecie? Słuchaj, no kurczę, no jak każdy koncert w moim mieście, to jest zawsze duża emocja, ten szczególnie, bo wiesz, no 5 lat przerwy i jubileusz poważny. No jestem, wiesz, no świeżo po, bo właśnie teraz jedliśmy śniadanie razem z naszym akustykiem Marcinem, który powiedział, no nie jest taki jakiś zdolny do jakiegoś cukrowania, powiedział, że to był najlepszy nasz koncert w tej trasie, która się zaczęła w maju, w trasie Hau Hau. No powiem Ci szczerze, że jak do tej pory byłem jakby takim fanem, wyłącznym fanem Biegana, i no, bo mówię, centrum miasta i tak dalej, to po raz pierwszy się przekonałem, chociaż z tego, co mi mówił menadżer, już tam graliśmy na tej północy, że naprawdę to było odpowiednie miejsce, bo takiej ilości ludzi, no chyba podobna ilość ludzi była na tej słynnej imprezie Częstochowa Gramuńka, gdzie, no nie wiem, 10 lat temu, ale było mnóstwo wykonawców zaproszonych przeze mnie z całej Polski. No dobrze przeciął, ale jak się wraca na koncerty po 5 latach, jeszcze po chorobie? Bo pamiętam, że spotkaliśmy się w Sienkiewiczu, tam książkę podpisywałeś, którą wydałeś, nie, mówimy o Kingu. Zagrałeś kilka piosenek i już tak poza ludźmi, tak rozmawialiśmy chwilę, pamiętam już tak, słuchaj, ja to się boję ludzi teraz. Jak się wraca? Masz jeszcze jakieś takie obawy przed wyjściem na scenę, czy już jesteś pewny siebie i wchodzisz na scenę jak na swoje? Dużo pracy, stary. No, widzieliśmy się zaraz po powrocie moim ze szpitala. To był chyba 19 rok. Pierwszy w ogóle występ jakikolwiek po wyjściu ze szpitala. Jesień 2019. No mamy, 3 lata minęły. Po każdej chorobie, myślę, no szczególnie powiem o sobie, bo nie będę mówił za wszystkich. Jest potrzebna, włożona bardzo duża praca. Nie tylko praca, wiesz, jakaś tam fizyczna, żeby w ogóle dojść do... No to rehabilitacja i inne rzeczy, ale przede wszystkim też psychiczna, bo po takim czymś, jak ja przeżyłem, czyli po wylewie, mówiąc krótko, sytuacji granicznej, gdzie mogłem się już w ogóle znaleźć gdzie indziej, w innych rejestrach, to było, że tak powiem, jak to się mówi, kroczek po kroczku. Najpierw, kiedy dochodziłem do siebie i zdecydowałem, że może powrócę na scenę, no to zacząłem z pokorą, bo choroba szczególnie cięższa uczy pokory, od koncertów akustycznych z moim zespołem Muniek i Przyjaciele, z którym cały czas oczywiście gram. I to było takie jakby wejście w relacje znowu z publiką, ze sceną. To był rok 2021, zagrałem pierwszy koncert w warszawskim Palladium. No i jak fizycznie wtedy? Pamiętam, no cały czas byłem pod kontrolą lekarzy, wiesz, no mojego wspaniałego przyjaciela i lekarza, kolegi Marka Batagowskiego z Anina, który jest moim takim, no, opiekunem kardiologiczno-neurologicznym i testy wysiłkowe i tak dalej. No powiedział mi, że wtedy, że może mogę spróbować, ale na razie tylko tak na spokojnie, na siedzącym. A nie miałeś takiego poczucia, że jesteś starym rock'n'rollowcem? Imprezy, trasy, różne rzeczy się działy i nagle musisz tak wejść taki rytm, że gram koncert, ale jakby czy jeszcze jest taka, wiesz, after party, czy jeszcze coś się poimprezuje, czy teraz jesteś takim, wyjdę na scenę, zagram, ale ja dziękuję, ja jadę do hotelu, ja muszę odpocząć. Jak jest teraz u Ciebie? Znaczy jest różnie, no wczoraj różnie, to znaczy, wiesz, no absolutnie nie ma już tam takich sytuacji, jak były, bo po prostu być nie może. No wszyscy też chyba, koledzy mniej spożywają, bo po prostu spożyliśmy wszyscy różne rzeczy, to jest raz, dwa. Sama muzyka, granie w ogóle rock'n'rolla, no z tych takich, z tego hasła sex, drugs, rock'n'roll chyba został rock'n'roll. Ale dobrze, bo wiele zespołów tak ma, szczególnie no takich, że tak powiem, już nie wiem, które mają ze sobą historię wielu dekad, tak jak my. Jeżeli zdecydowałem się na powrót, to powiedziałem chłopakom, przede wszystkim bawmy się tym. No przecież co? Po prostu jesteśmy dorośli, jesteśmy dojrzali, dajmy to ludziom radość i sobie dajmy radość. Oczywiście to nie jest tak, no wczoraj absolutnie przyszło paru przyjaciół, nawet nie paru, bo jakby wszyscy by się w namiocie nie pomieścili na tak zwanym backstage, no to wypiłem po prostu piwko i pogadaliśmy i pojechałem do hotelu, żeby dzisiaj z wami rano pogadać.
To nie, no wiesz co, no impreza, no są zdecydowanie, wiesz, no nie ma takiej opcji jak kiedyś, ale to jestem człowiekiem towarzyskim, uwielbiam ludzi, no to, tylko to nie znaczy, że muszę to po prostu, wiesz, od razu wylewać, wiesz, jakieś tony rzeczy, bo nawet nie mogę, ale rock'n'roll jest na scenie, no znaczy chodzi o to, żeby być już przede wszystkim dobrym zespołem na scenie, to też była praca, bo najpierw był powrót akustyczny i wtedy, wiesz, no i wtedy to jest zupełnie inne śpiewanie, na siedząco, inna energia. Śpiewanie koncertu rock'n'rollowego to jest 2 godziny, wiesz, konkretnego, wiesz, użycia gardła i w ogóle wszystkiego, więc żeby do tego dojść, no to... Dopiero, no to bo miałem stresa ogromnego w tym 21 roku, mimo że już zagrałem całą trasę z MIP, czyli Mniegi Przyjaciele i się wdrożyłem, ale jeszcze, wiesz, no bałem się tego, już było wiadomo, że T-Love nagrywa płytę, no... Którą też nagrywaliście, bo to tą historię opowiadałeś, już nieraz słyszałem, że to już nie będziemy wracać, że kiedyś się nagrywało płyty przy alkoholu, teraz sobie mierzyłeś ciśnienie. Znak naszych czasów, wiesz, tak? Jestem po prostu normalnie, wiesz, no, cały czas jest, wiesz, no, jestem pod kontrolą lekarzy, po prostu biorę leki na nadciśnienie, bo to jest takie coś jak, zresztą chłopcy, badajcie się z nadciśnieniem, bo to jest cichy zabójca i po prostu to leki się już będzie brał do końca życia, to tak, nie wiem, z cukrzycą czy z czymś innym, ale to nie jest nic wielkiego, no, po prostu biorę leki, jak wielu ludzi. Natomiast, wracając do powrotu już na full rock and roll scenę, pomógł mi tu bardzo, właściwie pewnie nieświadomie pomógł mi grabarz o tyle, że zaprosił mnie, jak zresztą wielokrotnie wcześniej, na jubileusz Pijamy Porno w zeszłym roku jesienią, w 21 i po prostu zagrałem z Pijamą 2 koncerty jako gość, tylko tylko w 2 piosenkach, w Warszawie i w Poznaniu, gdzie zobaczyłem, wiesz, po latach te 2000 ludzi, wiesz, napalonych na rock'n'rolla, fani Pijamy i nasi to się troszkę powielają, wiesz, ludzie po prostu bardzo pięknie mnie przywitali, inna energia niż na koncertach akustycznych. I po prostu byłem tak oszołomiony, ale wiesz, 2 utwory to byłem po prostu, no, zmęczony po tych 2 piosenkach, ale już pierwsze liźnięcie nastąpiło, że no, oczywiście, wiesz, jeszcze pół roku wtedy do pierwszego koncertu, bo to był listopad 2021, a my ruszyliśmy w kwietniu, w maju 2022, więc wiesz, no, to wszystko trwało, to jest proces. A powiedz mi, a publika, odbiorcy, stęsknili się za T-Love? Masz takie, czy miałeś takie odczucie, że jednak 5 lat minęło? Granie akustyczne, wiesz, przerwa zespołu zawsze powoduje chyba coś takiego, że traci się pewność, czy jestem potrzebny, czy trzymam swoje miejsce na scenie muzycznej. Miałeś tak, nagrywając płytę i planując trasę koncertową, mówię, kurde, przyjdą ludzie, czy oni pamiętają kiedyś u Kuby Wojewskiego, mówisz tak, coś tam rozmawiacie, a to mówisz do Kuby, Kuba, ale ja nie wiem, czy bądź ludzie wiedzą, z kim ty rozmawiasz. No, miałeś takie uczucie, cholera, może nie pyknąć? No wiesz, oczywiście, znaczy to jest tak, no, największym sprawdzianem to i tak będą kluby. Jesienią zagramy trasę klubową, znaczy trasę, parę koncertów klubowych, no bo zaczęliśmy w maju, to jedyny koncert klubowy to była warszawska Studio One, to tam zawsze mamy publikę, więc było też, no było dobrze, bo sprzedana sala i tak dalej, ale ja podchodzę do tego z pokorą, bo wiem, że przez ten czas, tych 5 lat, od momentu zawieszenia zmienił się cały system jakby nowych gwiazd, wiesz, no, system w ogóle posłuchania muzyki, pandemia dołożyła do tego. No ty jesteś oldschoolowcem, tak, nie uznajesz Spotify'a, nie lubisz portali społecznościowych, bo też nie masz, ale... słuchasz podobnie jak ja, muzyka musi być CD, no, ewentualnie jakiś DVD koncercik. No tak mam, no niestety. Bardzo się szanuję za to, że powiedziałeś, że nie sprzedasz swojego auta tylko dlatego, że ma radio na płyty i może sobie puszczać płyty jak normalny, cywilizowany, kulturalny człowiek. Wzbudzasz mój szacunek, mam dokładnie tak samo. Tak mam. Więc wracając, zaczęliśmy, wiesz, no, pracować na próbach, wiesz, w kwietniu i był stres. Jeżeli mnie pytasz o ten pierwszy koncert, pamiętam, to był chyba Poznań, koncert klubowy, no był stres, no bo wiesz, no, po pierwsze, jak kto przyjdzie, ile osób przyjdzie, i przede wszystkim, no jak wytrzymam, mimo że już cały czas tam jakieś testy wysiłkowe, rower, jak coś, żeby w ogóle
I znowu monitoring lekarzy i mówią, dobra, możesz, tylko bez przesady, nie tak jak kiedyś, że już pomijając imprezy, nie taką ilość jak kiedyś, no nie gram trzech pod rząd koncertów Tilawu, bo to jest dla mnie za dużo, dwa, okej, okay, ale trzy pod rząd, no to menadżer wie, więc jest taka, no może trochę limit tych koncertów, no nie gramy non stop, bo bym po prostu był bardzo zmęczony, ale no... Wiesz co, ja podchodzę do wszystkiego z pokorą, w tym sensie, że no kurczę, jesteśmy tyle lat na rynku, ale wszystko się zmienia. Na razie wiesz, są plenery, to są koncerty, wiadomo, w większości darmowo, jest świetnie, wiesz, ale no zweryfikujemy się dopiero jesienią, bo Warszawa to nie do końca weryfikacja, bo to takie nasze miasto jak Częstochowa, więc jestem ciekawy, ile przyjdzie ludzi teraz na biletowane koncerty, wrzesień, październik, listopad. Przede wszystkim, wiesz, no, dlatego wydaliśmy nowy album, bo no, singiel świetnie przyjęty, Pochodnia, ale mamy jeszcze w kieszeni kilka singli. Teraz będzie premiera nowego singla XYZ, za chwilę wyjdzie winyl, więc cały czas ta płyta jest planowana no, na promowanie jej długo, więc jest okej, okay. Jest okej, okay. Naprawdę w porządku jest. Co do ludzi, no to... Ja wiem, że jesteśmy dla pewnej grupy pewnie no, zespołem starym, ale widzę też naprawdę młodych z przodu, takich z dziećmi, nawet czasami no, rodzice z dziećmi. Nie jesteśmy zespołem, no, nie przebijemy przez obecnych gwiazd, wiesz, hip-hopowych czy hip-popowych. Nawet się nie ścigamy. Najważniejsze jest to, że wiesz, no, czy cię pamięta publika, ale dzięki temu, że jest radio znowu grane, że mamy nowy album, bo zależało nam, tak jak ci mówię w poprzednim wywiadzie pół roku temu, że chodziło nam o tym, żeby wrócić z nowym albumem. I przecież, jak wczoraj sam słyszałeś, gramy jakby taki wyważoną setlistę. Jestem na razie szczęśliwy, ale tak, żeby to podsumować, wiesz, to liczy się koncerty biletowane, bo wtedy wiesz, ile ludzi naprawdę chcecie zobaczyć. Zrobimy sobie taki skok do przeszłości, 40 lat do tyłu. Wiesz co, nie na darmo cię pytałem o tego rock'n'rollowy tryb życia, bo mam takie pytanie do siebie, czy jak zaczynaliście jako Tilaw, jeszcze nie, alternatyw powiedzmy, to co było większym fanem? Jechać w trasę czy grać koncerty? Jechać. Znaczy nie, to ci powiem, to była taka jakaś w ogóle celebracja wycieczki. No właśnie, opowiedz mi o tym, bo teraz to jest profesjonal. Wychodzisz na scenę, jesteście kurde grupą zawodową. To jest wasz job, nie? To jest twoja praca teraz. Nie jesteś zawodowcem, nie? A 40 lat pasja temu... też, no, ale praca. Tak, ale wiesz, 40 lat temu jak to wyglądało? Właśnie opowiedz, wiesz, wyjazd na koncerty, jak wy się zbieraliście, jak wiesz, dojazd do miasta X, do Szczecina, Warszawy, Poznania, gdziekolwiek, jak to wyglądało? Słuchaj, no dla młodszych to troszkę jak, wiesz, film Dziadek Muniek opowiada, historyczny film, bajkę. Więc nie, no oczywiście no, mówimy tu o latach 80., czyli wiesz, no totalna bieda w Polsce, dojazd pociągiem drugiej klasy, bądź autobusem PKS, żadnych pieniądze tylko na obiad w Barze Mlecznym, przy dobrych sytuacjach na jakiś browar, ale browar i tak nie był dostępny. Nocleg w akademikach najczęściej, gdzie zawsze była świetna balanga, bo akademik wiadomo, ale też w jakichś, no nie było hoteli, to jak teraz, znaczy nie taki zespół jak nasz wtedy, no bo nie wiem, kapele z pierwszej ligi wtedy, Lady Punk, Manam czy Perfect, no to oni byli w innej orbicie, ale ta nasza fala druga, takich bandów jak nasz, undergroundowa, no to wiesz, zbieranie się, najpierw na miejsce zbiórki, to była najczęściej, no wtedy Warszawa, bo wszyscy dojeżdżali, wiesz, no Słoniu perkusista studiował w Krakowie, Darek Zając wtedy w Opolu, Koniu w Katowicach, ja i Janek Knorowski, gitarzysta, Warszawa, no więc zbiórka, ja to wszystko scalałem, wiadomo, nie było telefonów komórkowych, 2 złote automat, chłopaki, do której przyjedziecie, tutaj pociąg mamy do Lublina o 16:40, dobra, pociągiem, każdy plecaczek, w plecaczku browary, jeżeli się oczywiście je gdzieś tam kupiło pokątnie, bo i typ, wejście do tego, wiesz, niezbyt fajnie pachnącego przedziału, ale pakujemy się w piątkę i jedziemy, rozumiesz, otwieramy. Ale miałeś taki temat, że chłopaki na przykład wyciągali gitary, coś tam sobie graliście już przed koncertem? Nie, tak nie było. To było, wiesz, to było po prostu coś w rodzaju spotkania
po prostu, no bo my za sobą tęskniliśmy w jakiś sposób, bo tych koncertów jak teraz, nie wiem, taki zespół zawodowy, każdy, no nie wiem, przeciętnie T-Love gra w miesiącu, przykładowo, nie wiem, 10, załóżmy 8, nie wiem, no to wtedy w miesiącu był jeden albo dwa, jeden. Więc albo co dwa miesiące jeden, bo to tak wyglądało. To było takie, wiesz, no, jakby, wiesz, no, jakbyśmy się spotkali, jak to, takie dzikusy, którzy, wiesz, uciekli z domu i wyjeżdżają na długie wagary. Oczywiście. Ale z pociągu was nie rzucili nigdy. Nie, nie byliśmy w sumie nie grzeczni, ale grzeczni. No. Wiesz, generalnie co, no. To było. A tak... ludzie przychodzili i mówią, co to za, no to wiesz, no. Ile to? 4-5 gości wchodzi do przedziału, czy tam siedzi w pociągu, gadają o muzyce, zbudziłeś jakieś tam zainteresowanie, nie, jeszcze to... zanim byłeś takim mulkiem znanym z telewizji. Nikt mnie nie znał wtedy, to no. Generalnie wielu ludzi podróżujących wtedy pociągami, no. To po prostu była taka, że spożywali alkohol poza warsem, szczególnie żołnierze, którzy wracali tam, wiesz, z służby wojskowej zasadniczej, jakiś tam pobór jesienny, pobór wiosenny, często się... Nagle, wiesz, było jakieś takie nagłe zakumplowanie się z jakimiś ludźmi, tak od czapy. Nikt nie znał wtedy T-Love'u. Więc, wiesz, dochodziło o to, żeby już dojechać organizmy młode, więc, wiesz, co to tam, wypicie paru piw rano, czy tam, może nie rano, od 10, 12. To rano przecież. No, teraz nikt tak nie pije, przynajmniej nikt z nas o tej porze. No i potem co? Potem to już, wiesz, miasto, w mieście, akademik, potem, wiem, Jakaś taka, że tak powiem, krótka przebieżka przez miasto, próba. No i koncert, który był już celebrą, a potem zawsze spotkanie z fanami. Naturalne, nie tak jak dzisiaj są jakieś, wiesz, były, no tam już później mieliśmy spotkania, wiesz, przez te lata późniejsze, że tak, wiesz, oficjalne, typu przez internet i tak dalej. My byliśmy zawsze zespołem, który się nigdy nie oddzielał od jak większość kapel tych, która wyszła z Pangroka, z Jarocina. Po prostu ludzie przychodzili za scenę do nas, do garderoby i w ogóle, wiesz, i kolejna część Balangi. Rozmawialiśmy, piliśmy browary dalej i tak, wiesz, rozmowa o muzyce, o, wiesz, dziewczyny, chłopaki, kumpelstwo i to było tak, no a potem co? Leczenie kaca? Muniek, a miałeś tak, że w pewnym momencie stwierdziłeś, że co, już trochę tych imprez, browarów, Balang, dziewczyn, kolegów jest za dużo, czy... Że byłeś, wiesz, jak na fali, że jedziemy tą imprezę, jedziemy, ten lokomotywa jest rozpędzona, pompa, 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 czy w pewnym momencie powiedziałeś, kurwa, już nie mogę. Symptomów to było wiele. Pierwszym takim, na przykład, nie wiem, wyrazem tego jest piosenka Potrzebuję wczoraj z płyty Prymityw z roku 94, gdzie już naprawdę zespół był wtedy w szczycie tak zwanej jakby imprezowej sytuacji. Całe lata 90. to była jedna wielka balanga, bo już byliśmy znani, były pieniądze. Ale Potrzebuję wczoraj jest piosenką po prostu o takim ogólnym kacu. Kacu po prostu nie tylko alkoholowym, po prostu takie dziwne coś. Narkotykowym i alkoholowym. I o tym, jak to jest po. I ona nie jest jakby, no wiesz, nie miała być dołująca, ale już refleksja przychodziła, że wiesz, no właściwie to tak... Refleksje przychodziły w różny sposób, były różne kryzysy. Personalnie, nie wiem, miałem to wielokrotnie, jak już tak zwanym, wiesz, no, już po prostu chciałem wyjść z tej roli, z tych butów, wielokrotnie, muńka z T-Love'u w tych okularach, w tych ciężkich butach i całego T-Love'u, ale to tak się nie da tego łatwo zrobić, ale pierwsza refleksja, chociaż to bardzo przyjemne wszystko jest, ale pierwsza refleksja to tak mniej więcej końcówka lat 90. Pierwsza, jakaś taka, że wiesz, no nie to, że ja się w ogóle nie wypieram absolutnie tego swojego życia i nie żałuję niczego. Natomiast tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że show biznes, już to mówiłem w wielu wywiadach, jest bardzo niebezpiecznym zawodem i grą. Wszyscy dzisiaj, nie mając o tym zielonego pojęcia, do tego się pchają, jak po prostu muchy do lepu, jeszcze rodzice nakręcają dzieci, te wszystkie głupie talent show nakręcają jeszcze od takiego małego, wiesz, niszczą psychikę tym biednym dzieciakom. No my to byliśmy z mocnego genotypu, bo twardziele, stan wojenny, po prostu syf dookoła, bieda, ale no każdy ma swoją wrażliwość. No ja, piosenka Lucifer, następna piosenka w zasadzie, jedni odczytują teologicznie, inni odczytują po prostu stara walka dobrego ze złem, a w tym też jest bardzo dużo show biznesu, bo ten Lucifer to może mieć jakby
różną postać. Kolejna refleksja to już są lata. Wiesz, kiedy mi się osobiście uważam, że ty byłeś zmęczony T-Lovem? Przy I Hate Rock'n'Roll. Ta płyta jest tak ciężka, to jest moja ulubiona płyta, ale ja czuję, że tam był taki bagaż przy nagrywaniu twój emocjonalny, że ciężko było. I moim zdaniem wtedy chciałeś nie, albo odpocząć, albo zawiesić zespół, ale to była naprawdę ciężka płyta. No, taki... Teraz ty musisz to pociągnąć, bo to jest tylko moje odczucie, ty musisz to powiedzieć. Bardzo mi miło, bo jesteś jednym z niewielu chyba dziennikarzy, którzy mi powiedzieli, że lubią ten album, bo ja sam go wyprodukowałem. To jest jakby taka trochę moja solowa płyta, ja go bardzo cenię. Absolutnie było tak, jak mówisz. Stąd tytuł, I Hate Rock'n'Roll. Jedni odczytywali to tak troszkę przewrotnie, ale tak naprawdę to było to hate. Ja byłem strasznie zmęczony. Pamiętam, Nazim nawet mówił jakiś, kiedyś stary, ty chodziłeś jak taka tykająca bomba. W studio było bardzo ciężko. Nienawidziłem wszystkich w zespole, znaczy wiesz, łącznie z sobą. Co było już takim jakby no owocem już po prostu przesytu, tylko że dopiero później musiało nastąpić, wiesz. No tak, tak, zgadza się. Jeżeli to był pierwszy taki moment, że mówię no nie, 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 nie. I dałem jakby wyraz emocji w tych piosenkach, które są bardzo nacechowane jakimś, napakowane bólem, taką złością, ale też bezradnością. Ja też bardzo lubię ten album. Ciężka energia, ale taka, kurde, osobista, nie? No, muzyka musi być szczera, prawda? Muzyka musi być szczera, teksty rockowa. Muszą być szczere. To jest, ty zawsze sam sobie piszesz te teksty i też one oddają twój stan emocjonalny, twoje humory bądź nie humory, wiesz, przy każdej piosence, wiesz, to widać. No, tam kaliber jest ciężki, a jak chcę się sponiewierać, to słucham tej płyty jeszcze do dzisiaj. O co cię chciałem zapytać, wiesz, nie chcę cię pytać, wiesz, tam w zespole, czy się układasz, czy się nie układa, bo to nie o to chodzi, to są prywatne sprawy, wiesz, nie moja rzecz, nie jestem ciekawy, ale nie jestem ciekawski. Ale przy takim nagrzewaniu płyty, jak jest ciężko, to o co jest wojna? O riff gitarowy, o akord, o tonację? O co się nie można czasami dogadać w studiu? Oj, no wiesz, no... To jest tak, no, moja rola, można powiedzieć, że taka, wiesz, zbieram wszystkie wisienki na torcie, to prawda, ale z drugiej strony, mimo oprócz bycia frontmanem, twarzą i, no, i liderem i odpowiedzialnym za słowo w T-Love, jestem też jakby, no, dyrektorem, głupio powiedzieć, przedsiębiorstwa pod nazwą T-Love, prezesem. I muszę być menadżerem zespołu wewnątrz, bo menadżerów mamy od spraw koncertowych. Na tym polega to, żeby, no nie wiem, w moim przypadku umieć godzić bardzo różne osobowości. Zawsze w T-Love grali faceci o mocnych osobowościach, tak jest dziś. Jan Benedek, mocna osobowość, Sidney, no wszyscy z nich. Wszyscy jesteście. I po prostu, wiesz, no konflikty z różnych powodów są. W zespole to tak jak trochę wiesz, a tylko na szczęście nie jest to polityka, ale są po prostu, każdy ma jakieś tam swoje prywatne punkty widzenia, prywatne interesy, co jest normalnie ludzkie, normalne. Każdy troszkę ciągnie w swoją stronę, a ja jako, nie wiem, ojciec, no bo przecież to jest moje dziecko T-Love, 40-letnie, najstarsze, muszę dbać o to. Po pierwsze, no kiedy trzeba, to naprawdę ostro opie i tupnąć nogą, kiedy trzeba, to marchewka i kij, ale bez jakiejś manipulacji. Konflikty są non-stop. Znaczy wiesz, artystycznie to jedna sprawa. Ja trzymam nad tym jakby pieczę w tym sensie, że no decyduję o kształcie artystycznym płyty. No teraz wiadomo, że robiłem cały album wyłącznie z Jankiem. Jak Janka nie było, to robiliśmy to wszyscy. No ale ja jak wiesz, jak reżyser dobierasz aktorów, nie? Tutaj jak selekcjonujesz trochę, tak? No, trochę jak w kadrze na pozycji, wiesz, piłkarskiej. Dobry koleś na obronie, dobry skrzydłowy, dobry bramkarz, dobry napastnik. Ale nie może być, wiesz, nie możemy mieć tylko Lewandowskiego. Musimy mieć jeszcze ludzi, którzy obsłużą tego Lewandowskiego, więc ja dbam o to, no, żeby ten zespół cały, nie tylko ten na scenie, ale wiesz, management, ludzie, którzy są od strony technicznej, cały staw T-Love. A konflikty są największe przy nagrywaniu zawsze kolejnej płyty, ale nie tylko. Są takie też, rozumiesz, no normalne, wiesz, no nie wiem, jak już zespół ma swoje życie koncertowe, coś tam, jeden chce to, drugi chce tamto, wiesz, jest jakiś porządek, to fakt, no ustalamy wcześniej jakieś tam urlopy, wakacje, coś, ale jak piszę piosenki, na przykład, no nie wiem, z Jankiem zawsze
wiedziałem, że jak wrócę do Janka jakby do kontynuowania naszego tandemu, to wiedziałem, że będzie ciężko, ale też wiedziałem, że no gość ma zarąbisty talent, a że jest trudny, ja pewnie też nie jestem łatwy, to wiesz, no nie ma też, nie powstają fajne rzeczy, kiedy nie ma, nie ma tarczy, a szczególnie wiesz, no jak jest zespół męski, to wiesz jak jest, więc słuchaj, no jeżeli chodzi o muzykę, no to wiadomo też, tam może nie o tam akordy, bo to już powstaje wcześniej, zanim wejdziemy do studia, to jest długo przedyskutowane, wiesz, tak, więc konfliktów jest mnóstwo, tak jak masz, no nie wiem, no w każdej sytuacji jakieś takie grupy męskiej, w ogóle no nawet nie, czy mają dziewczyny w swojej grupie, też się przecież baby kłócą strasznie, czy baby z facetami, jak w małżeństwie, czy w związku, a ja jestem od tego, żeby to kleić. A z drugiej strony, no muszę huknąć, bo po prostu no, 40 lat pracowałem na swoją jakby pozycję lidera zespołu i sam ten zespół założyłem, więc mam do tego prawo, ale teraz bo myśl mi przyszła do głowy, jak zawieszałeś Tilaf 5 lat temu, to zawieszałeś, czy myślałeś, że to może być koniec? Nie, nigdy nie myślałem, że to może być koniec, bo stwierdziłem, że tylko długi urlop, tak? Chyba nie. Wiedziałeś to od razu, że to jest... Chyba nie wiem, Jagger coś takiego powiedział, że nigdy nie zamykaj drzwi. Po prostu do końca pomyślałem sobie, że z różnych względów nie mam w sobie aż takiej pychy, żeby powiedzieć koniec. Z drugiej strony, wiesz, mam, to jest tak mocne, że nie jestem w stanie i gdzieś powiedzieć. Słowo koniec zobowiązuje. No, powiedział koniec, a potem co? Zawsze się można reaktywować. Ale jak to Kazik jakiś na koncercie, jak ten kończyli z KJ-tem. Tak się fajnie gra, w sumie szkoda, że to ostatni koncert w mieście, ale jak to powiedziałeś, zawsze się można reaktywować. No, to prawda, ale nie, wiedziałem wtedy to na pewno wiedziałem, że to będzie zawieszenie i jeszcze wtedy nie miałem planu powrotu, wiesz, w składzie Kingowym, tak. 30 lat od Kinga. Jakbyś porównał nagrywanie Kinga teraz How, to jak w studiu było? Też takie mocne tarcia, czy jednak już panowie się trochę wystonowali, są bardziej dojrzali i już nie każdy ciągnie jakby swoją stronę, żeby kogoś instrument był bardziej widoczny? Wiesz co, najpierw to ja musiałem to poukładać o tyle, że no to już mówiłem chyba w poprzednim naszym wywiadzie, że z każdym się... Ja właśnie tak jak taki coach... Z każdym się spotkaliście u ciebie. Nie, ale też osobno się spotkałem z każdym. Mhm. Jak to widzę, jaką mam wizję zespołu, że będzie taki skład. No a z Jankiem najwięcej rozmów, Benetkiem, było takim, żeby się... Bo tam wiadomo, były animozje stare, różne tam, nie wiem, między Perkozem, Jankiem, Perkozem, Polakiem, Jankiem. I ja mówię, panowie, mamy być zespołem i tu chodzi o to, żeby być po prostu zespołem na scenie i studio i w ogóle szkoda czasu na jakieś takie, wiesz, sparingi, już tych sparingów było tyle. No i dalej są nerwy. Jak Tilaf nim, to będzie zespół, który zawsze będzie generował jakieś napięcie, ale to już nie jest tak, jak, no wiesz, byliśmy o te 30 lat młodsi, może nie, no, prawie, więc to jest różnica ogromna. Nie wróżę jakiejś sytuacji, żeby były jakieś rękoczyny. Chociaż, no wiesz, no kłótnie były, nawet teraz była próba przed koncertem w Częstochowie, wiesz, no taka próba właśnie ze starymi chłopakami, z Zającem i z Tomkiem Pieszalskim na saksie. No chodziło na przykład o wychowanie, że wiesz, no ja chciałem to grać w bardzo starym, mega starym aranżu, a Janek stwierdził, że wiesz, no jednak to jest Tilaf 2022, on szanuje historię, ale no więc wiesz, ja do niego stary, no i ale jakoś się dogadaliśmy. Wiesz, sytuacja taka artystyczna czysto, nie? Ja mówię, mamy to zagrać w aranżu Tilaf Alternative. No wiesz, a ja, ktoś tam mówi, ale ja nie będę grał tak, jak jakiś koleś grał, wiesz, 30 lat temu, no Perko świadkiem. No bo Janek Benedek lubi najbardziej swoje dźwięki, ale to już taki jest. Ale to ja też najbardziej lubię swoje zdjęcia, to jest, wiesz, naturalne. No to... Nie no, ja to rozumiem, no. Dlatego wiesz, pytasz, no konflikty są zawsze, tylko już no tak się znamy dobrze, jak łyse konie, że wiesz, no co, konflikt był wczoraj, wiesz, była napierdalanka, wchodzę do busa, cześć, jedziemy na następny koncert. Byłoby to głupie rozpamiętywać, to wiesz, nie wiem, no wiadomo, przychodzi następne śniadanie, no to przecież no, nie siądę z boku. Wiesz. Nie, ale nie, przecież widać na scenie, że wy się lubicie, wy się cieszycie tą grą, no przecież widzę, uśmiechacie się do siebie, patrzycie na siebie, no przecież jest fajnie, nie? No to... No.
domyślam się, że sprawia wam to radość, skoro jeździcie i gracie te koncerty. No nie. Przecież to jest chyba największy fan i największa nagroda, wyjść, zagrać i się z tego wszystkiego cieszyć. Nie? Stąd moje następne pytanie. Gdzie idzie teraz muzyka, Muniek? Taka twoja muzyka osobista, nie? Oldschoolowa, gitarowa. Czy w ogóle jeszcze jest gitarowe granie, czy teraz te kapele i muzyka, która się dzieje na świecie, która się tworzy, staje się mocno elektroniczna i trochę już nie za twoich i moich czasów? Wiesz, o co mi chodzi, że kiedyś był band, dwie gitary, perkusja, bas, dobry wokalista, bądź w ogóle wokalista, wystarczy ktoś, żeby po prostu śpiewał na tej scenie, a teraz jednak jest kombinowanie, aranżacja, dźwięki, elektronika. Jak to widzisz? No i bardzo, bardzo szeroki temat. Po pierwsze, wiesz co, no z jednej strony powiem tak, no niemożliwe, żeby żywa muzyka zginęła, zniknęła i to jest niemożliwe, bo tak jak, nie wiem, no byłem na filmie Elvis, polecam, kapitalny film. Z świetną rolą Tony'ego Hanksa w roli menadżera Elvisa, ale to już po prostu od Elvisa do dziś rock and roll istnieje. Oczywiście ma się bardziej w ofensywie albo w defensywie. Mm-hmm. W tej chwili zawsze się zmienia, jakby to wiesz, produkcja, brzmienia i tak dalej. Gitara jest modna, twoim zdaniem, jeszcze czy już nie? Wydaje mi się, że wraca. O czym świadczą te wielkie jednak koncerty, ale to zawsze były, wiesz, no te stadionowe starych kapel rockowych typu Gansi czy Iron Maiden. Wprawdzie no metal to może nie moja bajka, ale też jest żywe granie. Z jednej strony wraca, ale z drugiej strony, no wiesz, no specjalnie stacji radiowych, mainstreamowych, których ja też jestem, nie da się słuchać. Ale jakby ci to powiedzieć, no przykład taki, na przykład wiesz, dużo ludzi, na przykład grałem ostatnio koncert taki, właściwie to był koncert dla stacji Polsat, antywojenny, ekologiczny, gdzie po prostu graliśmy, wiesz, w miejscowości Uniejów, filmowany i tak dalej, dobrze, jako Muniek i przyjaciele. Do nagłośnienia dwie gitary akustyczne, harmonika ustna i mój wokal. I po prostu ludzie, cała ekipa techniczna ze sceny, wielkie pieniądze w to zaangażowane, wszystko, ale wszystko, ogromna scenografia i tak dalej. Nie są przygotowani do nagłośnienia z grających ludzi na żywo, bo wszyscy tam występowali z pół playbacku. Wszyscy wykonawcy tam z pierwszej czy drugiej polskiej ligi pop, bo rocka to tam mało było, chyba tylko maleńczy gimy, ale nie wiem, czy Maciek grał też z playbacku, czy na żywo, tego nie wiem. Wszyscy, więc wiesz, muzyka na żywo to jest, znaczy teraz, znaczy no koncert taki jak wczoraj to wiadomo, ale wiesz, no jak się teraz jest TV show, to większość ludzi używa, chcą wyglądać. No. Nie wiem, wszystkim ważne jest, jak będziesz wyglądał wizerunkowo. No. Więc z jednej strony, wiesz, ta żywa muzyka nie zginie, ale zmienia się. Bardzo nie śledzę jakby nowych rzeczy, bo już nie jestem w stanie wszystkiego. Jedna kapela mi wpadła do ucha, taki brytyjski, nie, ten irlandzki zespół Fountains DC. I nawet grał w Warszawie, ale nie byłem, bo my też graliśmy. Możesz sobie wygooglować Fontaines DC. Po prostu fajny, brzmią jak wczesny Blair, taki wczesny brytyjski Britpop z lat 90. Ale to jedyna, bo jakoś tak, nie wiem, przez przypadek trafiłem. Nie sądzę, żeby było mało zespołów gitarowych, natomiast no wiesz, no ja nie jestem wiarygodny, bo ja no, takiej sceny popowo-mainstreamowej nie słucham, chociaż wydaje mi się, że w Polsce jest dużo ciekawych, wiesz, no, twarzy, dużo fajnych młodych dziewczyn śpiewających, chociażby, no wiem, tak jak Kasia Sienkiewicz, czy Justyna Święs z Dumplings, czy Mary z Polski, to jest taki pop, new pop. Okay. Ale, więc wiesz, no nie wiem, Kasia Sienkiewicz z nami świetnie zaśpiewała, super. Jest dużo, to jak powiem, jak z Gret, dużo zdolnej młodzieży. Natomiast nie, ja się nie boję rock'n'rolla, bo przede wszystkim mi się wydaje, że wiesz co, bo mam kumpli w Nowym Jorku, mam kumpli w Londynie, to mi mówią tacy ludzie w moim wieku, że wraca granie, że może studia znowu i to z branży muzycznej ludzie. Zaczynają jakby, no, że jest jakaś praca w studiach, to nie zna, że wraca gitara, nawet po tej pandemii bardziej, bo ludzie siedzieli w domach i wiesz, no nawet z tego powodu tłukli. Ja nie wiem, jak było u nas, ale no, wiesz, wydaje mi się, że no nie wiem, co, widzę sporo młodych... Ja tłuczę cały czas, ale mi nie wychodzi. Nie, ale to nie o to chodzi. Ale widzę dzieciaków sporo takich, wiesz, nie wiem. Wiadomo, że to wynika pewnie z domu też, jakiej muzyki słuchają rodzice. No, ale widzę dzieciaków, wiesz,
długie włosy, koszulki, Led Zeppelin. No, to... Koszulki TikTok też, no, 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 już może nie dzieciaki, ale, ale się nosi. Ale muszę ci stawić przecinek, bo w ogóle z tym pytaniem to się od jakiegoś czasu noszę, ale zawsze jakoś tak idziemy w tą stronę, że mi wylatuje z głowy. Czy ty kiedyś chciałeś grać na gitarze elektrycznej, było akustycznej, bo na basie to grasz? Czy grałeś, bo tam... Ale nie, czy miałeś takie, że będziesz takim chłopakiem, wiesz, z gitarą, nie? Czy ty tylko chciałeś po prostu śpiewać i robić teksty? No widzisz, no właśnie może dlatego, że wynikało to z mojego lenistwa i jakiegoś takiego... nie wiem z czego. Może no, po prostu może mi Bozia nie dała talentu, bo ja próbowałem. Pożyczałem jakieś tam, już jeszcze przed Tilawem, jakieś tam ode mnie na Rakowie, tam od takich ziomów, co na gitarze grali tam przy winkach, żeby próbowałem się nauczyć, ale nie szło mi. Palce krwawiły w ogóle, więc mówię, pomyślałem potem, że jednak bas. Cztery struny, nie? Ale dzięki temu może skupiłem się właśnie na tekstach, bo teksty pisałem jeszcze wcześniej, właściwie od zawsze, jakieś tam do swojego zeszycika. I może dobrze, że tak się stało, bo no, chciałem grać na gitarze i śpiewać. Najpierw był takie, no jak to każdy chłopak, no właśnie, to paletka, badminton, lustro, muzyka leci z magnetofonu, wiesz, i do numerów znanych, wiesz, o, różnych kapel wtedy, nie wiem, punkowych pierwszych, Pistols czy Clash, nie wiem. I to każdy chłopak chce, natomiast no, mi nie wyszło, bo gitara to jest, wiesz, no inna w ogóle para kaloszy, ale... Ale ogarnąłeś jakiś utwór w ogóle na gitarze? Nie. Czy nie? Nie. 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 Ale doceniam szczerość, no nie. I koniec. No. Po prostu nie. A teraz gdzie idzie Tilaw? W którą stronę? Znaczy wiem, no, płyta, koncerty, ale muzycznie jak widzisz tą kapelę teraz? No teraz to jest on, teraz to jest teraz, czyli mamy, wiesz, 2022 sierpień. Cały czas będziemy promować i promujemy album, który w sumie jest dosyć świeży, bo przecież wyszedł w kwietniu, nawet niecałe kilka miesięcy temu. How jest jakby no tym tematem, wokół którego się będziemy obracać. Będą następne single, wyjdzie winyl. Do końca tego roku mamy zabukowane koncerty, po prostu no sporo będziemy grali w różnych miastach. W przyszłym roku też będziemy kontynuować, wiesz, no, chyba nie sądzę, żebyśmy się tam pozabijali granie. No wiesz, no, jak już się zdecydowałem na reaktywację, no to nie po to, żeby pograć parę miesięcy i się znowu zwinąć bez sensu. Tyle pracy włożyłem w to, zarówno swojej pracy, jak i pracy, żeby znowu te klocki scalić. Chłopcy też się... Jakby no przecież to też dla nich jest życie, to też jest dla nich historia miłosna, jak z najbardziej ukochaną kobietą. Tilaw to jest taki twór, który wzbudza tyle emocji, bo przecież grało prawie, nie wiem, 30 chłopa, a każdy z tych chłopów, po prostu kolegów, ex, nie grających już, no to wiesz, to kawał życia. Więc ja, oni też są bardzo nastawieni na, przecież chcą naprawdę pograć jeszcze, wiesz, pewnie myślą o następnej płycie. Ja za wcześnie, żeby coś myśleć. No bo ci mogę powiedzieć, chcemy grać w tym roku w 2023, a potem to nie wiem. No co, no życzymy sobie, żeby jak najdłużej z jak największą energią. No przecież, żebyśmy się tym cieszyli. No właśnie. Żebyśmy się spotykali, się cieszyć, pogadali sobie o muzie. W ogóle ty lubisz wywiady? No z wami lubię. Znaczy wiesz co, no na szczęście mam tutaj management i wytwórnia płytowa, no z wami to inaczej, bo my się znamy. I mam takich parę osób w Polsce, których, ale wytwórnia płytowa i management dobrze te wywiady ustawiła z ludźmi kumatymi, bo jest bardzo dużo po prostu takiego dyletanctwa w dziennikarstwie i już nie chcę krytykować, ale po prostu... Ale miałeś tak, że siadasz do rozmowy i mówisz, o Jezu, ręce. Ale ja nie, ręce, nie no, ja wymiękłem, ale były takie, tak? No, młodzi ludzie często, ale młodsi od ciebie, myślę. Ale to nie to, że młodzi są głupi, to nieprawda, tylko po prostu no już zdarzało się, że jakiś taki przyszedł chłopaczyna czy dziewczynka, no, jakieś tam, wiesz, no takie... Nie wiem, tam, wiesz, z jakiegoś tam internetowego portaliku coś i no kompletnie nie wie, czy wie, że tam kto je... Zdarza się, że dziennikarstwo, no wiesz, no podupada w pewnym sensie, bo przecież widzisz, jak wyglądają dzisiaj, wiesz, no recenzje płyt to są jakieś spisane fragmenty z takich press release'ów, nie, no, które piszesz sam dla swojego zespołu, czy lubię wywiady. No
jestem gadułą, więc generalnie lubię pogadać o, jak wydaje coś. I no przecież nie sposób nie gadać. Dzisiaj bez mediów, zawsze bez mediów, musisz być, poinformować ludzi. Natomiast zależy od rozmówcy. No i tym optymistycznym akcentem Muniek Staszczyk, który niektórym lubi udzielać wywiadu, a niektórym trochę mniej. Ale ważne, że my się po raz kolejny spotkaliśmy, pogadaliśmy. 40 lat na scenie, człowiek legenda i mogę powiedzieć też, że mój kumpel, Muniek Staszczyk. Kumpel, dzięki jeszcze raz. No to kochani, dziękuję za wspaniałą atmosferę, dziękuję publice. Dni Częstochowy, które się odbyły wczoraj, po prostu naprawdę morze ludzi. Tutaj media częstochowskie policzą, ile was było, ale byliście fantastyczni. Widziałem ocean ludzi, ale czułem to, co się czuje, jak się wraca do swojego miasta. Dziękuję.